Witam wszystkich bardzo serdecznie, Kant z tej strony i zapraszam na kolejny poradnik na moim kanale. Tym razem będzie to pierwszy po dość długiej przerwie poradnik związany z Path of Exile, gdyż no, ostatni poradnik był nagrywany jakieś chyba 2 lata temu, dotyczący właśnie POE. Ostatnio na streamie, ostatnio, jakiś czas temu, bo dość długo się zabierałem do nagrania tego poradnika, po prostu nie do końca miałem pomysł, jak to nagrać, więc nie gwarantuję, że będzie to nagrane tak, jakbyście sobie to wyobrażali czy coś, ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten poradnik wam pomoże, gdyż jakiś czas temu, z tydzień, coś koło tego, zapytałem się na streamie, czy ktoś nie chciałby po prostu zobaczyć, obejrzeć jakiś poradnik w moim wykonaniu, jakieś pytania, czy mają i tak dalej ludzie. Z racji tego, że wraz ze startem 3.0 bardzo dużo nowych osób zaczęło grać, to zrobił się troszkę spory młyn na rynku, na poetradzie, w handlu i tak dalej. I bardzo dużo ludzi po prostu nie wie, jakie rzadkie przedmioty są wartościowe, jakie przedmioty warto zbierać, sprzedawać i po prostu na nich się bogacić, zarabiać na nich i tak dalej, w celu powiedzmy zebrania currency na zakup sobie, na zakup itemków do swoich buildów i tak dalej, i tak dalej. Tak więc postanowiłem nagrać ten poradnik i chociaż troszeczkę wam przybliżyć, mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu dzięki temu poradnikowi będziecie wiedzieć, co zbierać, a co nie, gdyż ludzie się bardzo mocno dziwili na streamach, ile ja chaosów, egzaltów biorę za itemy, gdzie oni bardzo podobne, z bardzo podobnymi statystykami po prostu wyrzucali do vendora. I to mi też dało do myślenia, że faktycznie bardzo dużo ludzi po prostu nie wie, co jest warte, a co nie i postanowiłem ten poradnik nagrać, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na początek przede wszystkim zacznę od takich ogólników, czym się sugerować przy sprawdzaniu rzadkich itemów, co ja przygotowałem kilka w inwentarzu takich, powiedzmy, przykładowych, żeby wam pokazać, co i jak. No na pewno taki ogólny podział, czyli wiadomo, mamy podział na biżuterię, na części pancerza i mamy bronię. Czyli wiadomo, części pancerza, no to będziemy się skupiać tutaj w dużej mierze na tym, żeby było właśnie dużo statystyk defensywnych. Tutaj mam taki fajny armorek właśnie przygotowany, który jak widzicie ma naprawdę całkiem sporo life'a. Jest 111 life'a, 45 fire resistów, 48 cold resów. Minusem tego przedmiotu jest jego niska wartość evasion, bo to jest tylko 1034 przy 20% quality i z dokrawconym 67% increase evasion. Owszem, tu bym mógł przekrafcić, bo u haku mam możliwość do 74 maksymalnego rola, ale to by w sumie maksymalnie może podniosło do 1100, czyli evasion w tej sytuacji jest niskie. Z racji tego, że dobra klata pod evasion może mieć nawet i 2500-3000, tak jak na przykład King of the Forest, które tutaj posiadam. To jest akurat unikatowy armor, ale no jednak 2855 to jest dużo. Tu gdzieś miałem jeszcze chyba drugie Queen of the Forest, bo mi niedawno wypadło, ile się nie mylę. Ja nie mogę sobie trafić w klawisze. Jak mi się wydawało, że wypadło mi drugie. Tak, no i tutaj mam na przykład 2200, wiadomo, jest roll niższy, 265% evasion tylko tu ma, natomiast tutaj mam 355, czyli prawie dwukrotnie, prawie o 100% więcej, więc dobra klata z evasion potrafi mieć właśnie nawet około 2500-3000 evasion, ale trafić naprawdę klatę z takimi rolami na życie i resy i jeszcze do tego 2,5 evasion to jest naprawdę ciężka sprawa i ta klata mogłaby być warta no pewnie z 10 egzaltów, albo może nawet i więcej, gdyby miała tego evasion właśnie więcej. Myślę, że z tymi statystykami i tak bym z exa albo dwa wziął. Nie sprawdzałem, powiem szczerze, na poetradzie. To była klata, którą dropnąłem, odłożyłem, bo stwierdziłem, że może mi się przyda w przyszłości. W ogóle zapomniałem, że ona tam sobie leżała, więc przez chwilę ją odkopałem właśnie przygotowując się do tego nagrania. Więc to jest taki przykład właśnie stricte armorów, czyli tutaj skupiamy się głównie na tym, żeby było dużo życia, żeby było dużo resistów i tej właśnie statystyki defensywnej, czyli evasion, armor, energy shield, w zależności od tego po prostu pod co gramy, żeby było dużo właśnie tej głównej jakby bazowej statystyki defensywnej oraz tych dwóch rzeczy, jakimi jest właśnie życie oraz resisty. Owszem, można tam jeszcze coś pokombinować, no ale w przypadku body armora, czyli klaty, głównie skupiamy się na tym. No po prostu klaty nie mają jakichś tam dodatkowych, specjalnych statystyk, które jeszcze dodatkowo są brane pod uwagę. W przypadku hełmów jest to podobne trochę. Tutaj mam również taki hełmik Dyside Meska.
też, jak widzicie, 93 Life'a, 44 Fire, 31 Cold z jakimś tam Accuracy, które jest akurat w czapce, no tak nie do końca przydatne. Evasion Energy Shield tutaj niestety, jak widać, jest już 6 statystyk, więc tutaj nie będę mógł już nic dorzucić. Ale właśnie też przypominam o tym, żebyście sobie sprawdzali, czy możecie coś dorzucić. Możecie również korzystać, tutaj się tak wtrącę troszeczkę, z takiego jakby programiku, taki Adonik, jakby to nazwać, Poet Trade Macro. Ja osobiście tego nie używam, ale coraz bardziej się zastanawiam, czy by przypadkowo z tego nie skorzystać, gdyż faktycznie troszeczkę to uprzyjemnia i przyspiesza sprawdzanie, czy to właśnie cen itemów, głównie unikatowych, o takich samych nazwach, bo Trade Macro jest bardzo fajnym bonusem, że tak powiem, do handlu. Aczkolwiek jeżeli chodzi o rzadkie itemy, to dość często może nas wprowadzić w błąd, więc nie radzę po prostu podchodzić do Poet Trade Macro w przypadku żółtych itemów dość poważnie, z tego względu, że możemy po prostu sprzedać coś, co może być warte wielokrotnie więcej. Z tego względu, że to jakoś tam, nawet nie wiem do końca jak to działa, ale z tego co tam ludzie mówili, to że gdzieś to tam próbuje wyszukiwać jakieś po prostu zbliżone do siebie statystyki i tak dalej, ale to też na różnych chyba przedmiotach szuka, więc Poet Trade Macro jak najbardziej do przedmiotów unikatowych o stałej nazwie jakby, czyli tak mamy Calm's Heart, mamy Devotus Devotion, ogólnie do przedmiotów unikatowych, które mają jakby swój po prostu zakres statystyk i one nie mogą zostać zmienione poza właśnie tymi widełkami między, tak jak Calm's Heart ma bodajże od 20 do 40% fire damage, czyli tu jest max roll w tej sytuacji, i wtedy na Poet Trade Macro moglibyśmy sobie zobaczyć, po ile ludzie wystawiają właśnie z tym 40% fire damage'u tego Calma. W przypadku takiej zbroi czy takiego hełmu mógłby być problem. Druga sprawa, czyli pojedziemy sobie dalej w części pancerza, pojedziemy do rękawic. Rękawice już się różnią dość mocno od właśnie hełmów i zbroi tym, że jak widzicie w tych glowach one są bardzo fajne. Można mieć również damage, czyli tak jak widzicie fire resist, lightning damage, znaczy fire damage, lightning damage. Dodatkowo mam też wkrawcony attack speed, to jest też taka jakby unikatowa wartość rękawic, jedyna, to jest jedyna część rzadkiego lub magicznego pancerza, do którego można wrzucić attack speed. Devotus Devotion ma attack speed, ale to jest przedmiot unikatowy, więc każde unikaty rządzą się jakby własnymi prawami i mogą mieć swoje unikatowe statystyki. Jeżeli chodzi o attack speed w częściach pancerza, to jest to tylko i wyłącznie właśnie część rękawic, są to rękawice, który może być attack speed, i dokrafcić je możecie bodajże u haku na chyba 7 poziomie. Tak jak u mnie widzicie, dokrawcony jest to u mastera. No i tak samo, życie, resisty, i w tym przypadku evasion, to są takie podstawowe rzeczy. No oczywiście wszystko jest zależne od tego, co nam jest konkretnie potrzebne, bo nie da się tutaj uogólnić, wrzucić wszystkiego do jednego wora, jak to się mówi, że to ma być na wysokim poziomie, a to nie. Wszystko zależy od tego, co potrzebujemy, jak nasza postać jest zbudowana, ile mamy na przykład resistów, ile mamy życia, ile mamy damage'u, no bo owszem, możemy mieć wciul HP, wciul resu, wciul wszystkiego, że nas nic nie zabije, ale musimy jeszcze przy okazji ten damage zadawać, te obrażenia. Więc będzie nam również potrzebne właśnie w tym przypadku, tak jak tutaj mam fire damage, lightning damage, akurat pod tą postać nie do końca mi to pasuje, bo to przerzuciłem sobie te rękawice z innej postaci, ale ten attack speed już jak najbardziej. Dodatkową statystyką jest również rarity of items, czyli tak zwanym MF, magic find, szansa na po prostu dropnięcie czegoś rzadszego, czy to właśnie unikatów, czy rzadkich przedmiotów i tak dalej. Oczywiście MF, czyli to rarity, może występować w każdej części, w butach, w zbroi, w rękawicach, w hełmie, wszędzie może być rarity. No ale to też jest właśnie spowodowane tym, że w momencie, kiedy mamy już na tyle dobrze zbudowaną postać pod względem zadawania obrażeń, jak i wytrzymałości, wtedy możemy się właśnie zacząć rozglądać za właśnie takim czymś jak item rarity, czy właśnie w obrażeniach, w attack speedzie, w rękawicach. No to na przykład zamiast tego lightning damage'a dużo bardziej by mi się przydało evasion procentowe, czyli tak do 400% evasion, jakby mi podbiło w tych, do 400 evasion w tych rękawicach, to miałbym dużo lepiej. Na przykład pod tą postać gram stricte pod, staram się grać physical i fire damage, więc ten lightning nie jest mi do końca potrzebny, natomiast na postaci, z której wziąłem te rękawice, gram pod brutality, czyli pure physical damage z krwawieniem, żadnych dodatkowych obrażeń od żywiołów nie mogę zadawać ze względu na support gema brutality, więc ani ten fire, ani ten lightning nie jest mi za bardzo przydatny w tamtych rękawicach. Znaczy się w tych rękawicach do tamtej postaci. No i przejdźmy dalej, czyli buty nam zostały. W butach mamy to samo, czyli Armor, Energy Shield, Evasion, życie, resisty i
movement speed. Widzicie na samym dole tej statystyki jest 30% movement speeda. Praktycznie jedna z bardziej istotnych statystyk, jeżeli chodzi o buty. Czyli po prostu szybkość poruszania się naszej postaci. Zwłaszcza dla postaci typu tak jak ja tutaj gram Maruderem, no to ta postać bez tych butów, widzicie, jest mega wolna. I byłoby to po prostu strasznie nużące i strasznie powolne czyszczenie mapek, przebieganie przez lokacje i tak dalej. Więc movement speed w butach jest jedną z ważniejszych statystyk. Ale szczerze powiedziawszy, no postawiłbym zarówno movement speed, jak i maximum life z resistami, no, na tej samej jakby pozycji, z tego względu, że no wiadomo, możemy być szybcy, ale jak nie będziemy mieć ani życia, ani resów, no to jest trochę klapa. Idzie tu Thermal Rarity of Items 6%. No nie są to górnolotne buty, ale mówię, nie zmieniłem ich póki co ze względu właśnie na ten movement speed. I tak to wygląda. Druga sprawa, jeżeli chodzi o bronię, no to wiadomo, to jest broń unikatowa, Chainsaw, więc na to nie patrzymy. Patrzymy na bronie rzadkie. Niestety wczoraj sprzedałem całkiem fajną mackę, na której mógłbym wam mniej więcej pokazać co i jak, jeżeli chodzi o damage broni. Ogólnie podeślę wam tutaj gdzieś na ekranie, go wstawię u góry, w którymś tam rogu, screena z tego miecza, który niedawno mi wypadł, sprzedał się za 25 exaltów. Czyli jest to naprawdę dużo, za 25 exaltów można ubrać sobie tak w miarę sprawnie dwie, może nawet trzy postacie, więc dosyć sporo zarobiłem na tym mieczu. Wrzucę wam screena, żebyście mogli zobaczyć, jakie tam były statystyki w tym mieczyku. No ale tak ogólnie wam powiem, że na czym się skupiać. No standardowo musimy się, jak to w broniach, skupiać na damage'u. Najważniejszy w broni jest oczywiście damage. Tutaj gdzieś miałem, o, ten toporek jest nie najgorszy, bym powiedział. Więc powiedzmy odniosę się do tego toporka. Jak widzicie, 105 do 189 flat physical damage, elemental 3 do 42 lightninga, 1,81 attack speeda, to jest dużo, to jak na toporek to jest bardzo dużo. No i niestety więcej slotów już tu nie mam, bo dokrafciłem tutaj ten physical damage w celu sprzedania go. Niestety on się nie chce sprzedać, więc ja tutaj sobie obniżę cenę, bo już od dłuższego czasu się nie chce sprzedać. Może za 5 osób zejdzie. No i co jest najważniejsze w broniach? Tu jest też niegłupi toporek. Przede wszystkim tutaj właśnie możecie użyć sobie albo Poet Raid Macro, o czym wcześniej wspominałem, żeby sprawdzić DPS broni. Bo tutaj jest flat physical damage. Natomiast wzór na obliczenie DPS-u, czyli zadawanych obrażeń na sekundę, już jest liczony troszeczkę inaczej i głównie jeżeli chodzi o handel brońmi, polecam głównie bronie jednoręczne, bo najczęściej wypadają właśnie takie, które są warte sprzedaży. Tu zaraz się odniosę do tych mieczy dwuręcznych, bo widzę, że też są całkiem. Najważniejszym aspektem, jeżeli chodzi o handel brońmi, to jest właśnie DPS. Nie mylić właśnie z damage'em, bo damage to jest tak jak widzicie 105 do 189, to jest mój damage broni, plus 3,42 lightninga oczywiście, ale DPS to bodajże był wzór minimalne plus maksymalne obrażenia podzielić przez 2 i pomnożyć przez attack speed, chyba coś takiego. Jeżeli dobrze pamiętam, na POE Gamepedii można dokładnie sobie zobaczyć, jak to jest liczone. Czyli w tej sytuacji byłoby 294 podzielić na 2, no to bym miał 147 razy 1,81, czyli prawie razy 2 attack speeda. No czyli bym miał tutaj około 300 physical damage'u. Jeszcze ten elemental damage dodatkowo. Ja osobiście, żeby sprawdzać DPS broni, używam takiej stronki z kalkulatorem, Weapon DPS Calculator, dokładnie jakoś tak się nazywa. Wrzucę wam oczywiście link pod tym filmem do tej stronki. To już będzie wasza kwestia indywidualna, czy sobie wybierzecie Poet Raid Macro, czy korzystanie z tego kalkulatora DPS-u. I tam po prostu zawsze jak widzę jakąś broń, to wrzucam sobie w ten kalkulator i sprawdzam. Tutaj na przykład widzicie, tutaj mam tylko 3,42 elemental damage'u i przyjmijmy, że to by mi dało faktycznie tam, dajmy na to 300 DPS-u ogólnego, razem z tym elementalnym, czy tam 350, dajmy na to. Natomiast w tym toporku już widzicie, tutaj mam 102, 170 i dużo elementala, 28, 48, 6, 134 i 1,46 AS-a, czyli w tym przypadku mam mniej attack speeda, ale mam większy damage, więc no i tu nie mam 20% quality jeszcze, więc jakbym podbił, to miałbym zdecydowanie większy physical damage niż w tej broni, plus ten elemental. I tutaj też to się wszystko łączy ze sobą, więc zarówno ważne jest to, by przede wszystkim sprawdzać physical DPS,
i Elemental DPS, bo te dwie statystyki jakby osobno się liczą i jeżeli mamy hybrydowe bronie, czyli tak jak w tym przypadku, to niekoniecznie to będzie dobre, z tego względu, że albo idziemy pod Elemental, albo idziemy pod Physical, ewentualnie pod hybrydę, ale wtedy to też się inaczej przelicza nam, więc... Więc najłatwiej, że tak powiem, i z największym zyskiem sprzedać bronie, które stricte są oparte albo na fizykalu, albo na elemencie. Bo wtedy po prostu ktoś, kto wie, czym chce grać, wie pod co idzie, ma jasne, słuchajcie, to jest fajne, ja to chcę mieć, to będzie drogie na pewno, bo ma dużo DPS-u. I po prostu podniesie mi to ogólny DPS postaci. Więc takie coś jest też spoko, ale jednak głównie starajcie się patrzeć na to, żeby był albo physical, albo elemental DPS. Tak jak właśnie w tym przypadku te miecze, o których wspominałem. Mam takie dwa mieczyki dwuręczne, jak widzicie, z mega dużym LA DPS-em. Tu jest chyba więcej z tego, co widzę. Nie. Znaczy tutaj mam więcej Lightninga, natomiast tutaj mam więcej Colda. No ale to są bronie takie właśnie stricte oparte na elementalu. Na mieszanym elementalu, bo bardzo często robi się buildy stricte pod lightning. Jak jest broń z elemental damage'em, ale tylko i wyłącznie od lightninga, no to najczęściej się robi, z tego względu, że lightning ma duże widełki obrażeń, plus dodatkowo ma to opcję, że porazi wroga, co zwiększa też otrzymywane obrażenia porażonych potworów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo często się gra, czy to właśnie jak się grało pod słynne Spectral Trollhowa, czy jakiekolwiek inne Spectral Trolly pod właśnie Elemental, to głównie na Lightningu. Tak samo pod różdżki się gra na przykład na Elemental Damage'u pod Lightning, bo po prostu tutaj mówię, są bardzo duże widełki, można duży damage na tym wyciągnąć. Kolejny element, który sprawia, że broń jest dużo warta, to jest Critical Strike Chance i Critical Strike Multiplier. Krytyki są bardzo istotnym elementem w przypadku, kiedy gramy pod bronie jednoręczne, dajmy, w dużej mierze jednoręczne. Ja osobiście rzadko grywam pod krytyki na broniach dwuręcznych, no chyba, że są to łuki, ale w jednoręcznych broniach Critical Strike Chance, Critical Strike Multiplier jest bardzo istotnym elementem. Ten miecz, o którym wspominałem, że sprzedałem go za 25 egzaltów, wystawiony był za 35 i napisał do mnie gościu, że gdyby ten miecz miał krytyk, albo Crit Chance, Multiplier czy cokolwiek, to śmiało by mi dał 35, ale jako, że nie ma kryta, oferuje mi 25 egzaltów. Czyli zobaczcie, jedna statystyka z krytykami i gość by mi dał 10 egzaltów więcej za ten miecz. Więc skupcie się też na tym, że bardzo istotnym elementem jest właśnie Crit Chance, Crit Multiplier. Tak jak właśnie daggery mają. Nie wiem, czy mam jakiegoś fajnego daggera. O, na przykład tutaj jest 30% krita globalnego i 26% kryta stricte lokalnego, czyli dla tego konkretnego sztyletu, dla tego konkretnego daggera. To jest też bardzo istotne. W różdżkach na przykład tak samo, Critical Strike Chance for Spells jest dosyć istotnym elementem. Ta różdżka jest akurat stricte, powiedzmy, pod Kinetic Blasta, pod Elemental i 10% prawie Critical Strike Chance ma. W różdżkach bardzo ważne właśnie, jeżeli chcecie iść pod spele, no to w zależności, czy gracie pod krytyki tymi spellami, czy nie gracie pod krytyki. Jeżeli gracie pod kryty, no to i spell damage, i cast speed, i critical strike chance for spells jest istotne. Jeżeli gracie bez krytów, to możecie critical strike chance for spells pominąć i dzięki temu zazwyczaj dostaniecie po prostu taką różdżkę dużo taniej, bo naprawdę statystyka związana z krytykami jest bardzo istotna. Tak samo w spirit shieldach. Jeżeli gracie pod spirit shieldy i gracie pod krytyki, to też na przykład jak się trafi tarcza z increased 100% szansy na kryta, zwiększona szansa na krytyka dla speli o 100% i do tego jeszcze trochę życia, energy shielda i resów i ciulwie czego tam jeszcze, to wtedy taka tarcza jest naprawdę masę pieniędzy warta. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o bronię. Mam nadzieję, że czegoś nie pominąłem. Jeżeli czegoś pominąłem, to możecie śmiało pytać w komentarzach, na streamach i tak dalej. Będę starał się odpowiadać. Od razu wspomnę, że nie jestem wszechwiedzący i mogę sam czegoś nie wiedzieć, wtedy wspólnymi siłami jakoś dojdziemy do tego, albo po prostu ktoś z czatu, czy gdzieś po prostu pod filmem w komentarzach ktoś może mnie poprawić albo naprowadzić, więc śmiało, nie bójcie się. Dobra, przejdźmy, bo została nam jeszcze tylko biżuteria, nie? No jeszcze, jeżeli chodzi o części pancerza, no to w przypadku tarcz jest to samo. Dużo życia, dużo resów. W 3.0 wprowadzili również to, że tarcze mogą mieć attack speed, cast speed, jakieś tam dodatkowe rzeczy, na przykład ten Chagrin Tower Shield ma życie w implicicie dodatkowe, więc to jest też fajna sprawa. No i teraz przejdźmy do biżuterii, czyli powiedzmy pasek. Tutaj sobie przygotowałem jeden taki fajny pasek, on jest mega dobry.
pod postać grającą pod Energy Shield'a lub pod Armor Energy Shield lub jakkolwiek, lub pod samo HPES, bo tak jak widzicie, tu sprawa jest ta sama. Życie, resy, druga sprawa, 37-43 to są bardzo dobre resy. Sorki. Ale dodatkowym atutem jeszcze w pasku jest w tym przypadku, jeżeli jest to Chain Belt, widzicie, mam dodatkowe 42 Energy Shield, to jest 58 w sumie, czyli dla postaci grającej pod ES-a w dużej ilości, mającej 100 czy tam 150% zwiększonego ES-a w drzewku, to w tej sytuacji zyskujemy no grubo ponad 100-150 Energy Shield na takim pasku. Dodatkowo jest tam jakiś armor, na przykład Templariusza, gdybyśmy grali pod armor Energy Shield, to jeszcze dodatkowo jakiś tam plus dla armora jest. Bardzo istotnym elementem w przypadku pasków, tu niestety mam tylko sufiks wolny, ale bardzo istotnym elementem dla pasków jest również Elemental Damage with Attack Skills, czyli tak zwany Weapon Elemental Damage po staremu, Increase Elemental Damage with Weapons, tu jest niezmienione u Mastera jeszcze z tego co teraz widzę. Ta statystyka jest również bardzo ważna w przypadku pasków. Jeżeli gramy oczywiście pod albo konwersję obrażeń, albo pod po prostu obrażenia od żywiołów, bo to nam naprawdę dużego kopa potrafi dać. I to jest też właśnie bardzo fajna statystyka. Dodatkowo możemy za Divine'a wrzucić tutaj Movement Speed'a też do paska, ale raczej rzadko się spotykałem z tym, by ktoś miał Movement Speed'a. No musiałby być pasek z dużą ilością Life'a, powiedzmy z właśnie Ved'em, czyli Weapon Elemental Damage'em. No i za 2-3 rezisty, otwarty su, prefix, no to wtedy by można ewidentnie wrzucić takiego movement speeda, tylko czy on by się przydał, to nie wiem. No i to by było tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o paski. No wiadomo, później patrzymy sobie na jakieś tam rarity of items found i tak dalej, chociaż nie wiem, czy w pasku może być rarity, szczerze powiedziawszy. Tak, teraz już nawet nie powiem szczerze, bo nie pamiętam. To tyle, jeżeli chodzi o paski. Myślę, że amulety i pierścienie to będzie zakwalifikowane jakby pod jedno. Tutaj mam właśnie taki przykład pierścienia ofensywnego, że tak powiem, czyli bardzo dużo obrażeń, physical damage, lightning damage, życie. Dodatkowo mam tutaj otwarte jeszcze dwa sufiksy, czyli mógłbym sobie na przykład wrzucić jakiegoś resista, którego mi mało czy coś, jeżeli bym, no, albo na przykład wszystkie resisty od 7 do 10. Critical strike chance, rarity of items found, czyli takie rzeczy. To jest bardzo fajny pierścień w przypadku, kiedy mamy już wymaksowane resy i nie potrzebujemy po prostu w biżuterii, w tym pierścionku konkretnie rezistów, odporności i tak dalej, to możemy tutaj śmiało sobie wrzucić właśnie albo kryta, albo rarity, albo jakiegoś rezista w tym przypadku, jeżeli nam brakuje troszeczkę. I bardzo fajny, jak na przykład byśmy grali z takim pierścionkiem, gdybyśmy grali pod physical damage i z konwersją na lightning, albo jako added lightning z supportami różnymi, czy też z aurami. To by było, myślę, całkiem fajnym kopniakiem do tego właśnie, by mieć duże obrażenia. Więc to jest ten pierścionek akurat sam w sobie, on raczej nie jest warty wiele. Powiedziałbym, że nawet nie wiem, czy chaosa lub dwa bym za niego był w stanie wziąć, jeżeli bym go chciał sprzedać. Ale, tak jak mówię, to do każdego przedmiotu praktycznie, do każdej postaci, do każdego buildu podchodzimy indywidualnie, bierzemy takie itemy, które nam akurat podniosą czy to przeżywalność, czy zadawane obrażenia. Jeżeli ktoś stwierdzi, że ale to jest crap, na co mi, to nie dam za to nawet Alchema czy tam Fusinga, okej, ale właśnie to jest też plus dla nas w tym przypadku, bo jeżeli nam ten pierścionek da duże boosty do obrażeń, do przeżywalności i tak dalej, i kupimy sobie taki pierścionek za Alchemy Orba, czy tam za Chaosa, to my jesteśmy zadowoleni, jesteśmy do przodu, bo mamy fajny pierścień boostujący z możliwości naszej postaci niskim kosztem. Tutaj wam jeszcze, o, na przykład taki pierścień. To jest taki, powiedzmy, już klasyczny przykład przedmiotu, czyli mamy życie, mamy resy, może nie najwyższych lotów, ale jednak resy dwa są. Jest też, powiedzmy, rarity, czyli na farmienie zawsze to tam delikatnie nam zwiększy szanse na jakieś unikaty i tak dalej. I dodatkowo cold damage to attack, czyli gra jest na przykład pod zimno w tej sytuacji. Ja nie gram, więc ten cold damage akurat mi się nie przydaje aż tak bardzo. No ale w tej sytuacji ten pierścionek jest całkiem spoko, też nie jest jakiś mega wartościowy, nie wiadomo ile, ale no przejściowo nawet taki pierścionek nam śmiało może wystarczyć.
W przypadku amuletów to będzie podobna sytuacja, tylko nie wiem, czy ja mam jakiś amulet, który mógłbym wam pokazać. No, na przykład tutaj jest jeszcze spell damage. Gdybyśmy grali pod spell damage i oczywiście wyższa wartość by się trafiła tego spell damage, wyższa rolka, tam nie wiem, 15, 20, ile procent, nie wiem, ile jest maksymalny roll. I trochę więcej życia by było, no to tutaj takim casterem, jakimś na przykład templarem pod spele wiedźmą czy coś, to już by było całkiem spoko. Mielibyśmy dużo życia, w przypadku gdyby był lepszy roll, tam 80 dajmy na to, dwa resy z nie najgorszą rolką, zwłaszcza ta lightningowa jest całkiem spoko i spell damage'u, co by nam troszeczkę podbiło, więc jak najbardziej, czemu nie. W amuletach tak samo widzicie, mogą być bonusy do obrażeń. Więc to będzie to i na przykład tutaj 22% increase maximum energy shield, czyli też pod postać grającą pod energy shielda albo pure energy shield pod CI, co teraz jest ciężkie, ale da się grać pod CI na obecnej lidze, ale jest to dużo cięższe niż było wcześniej. To dodatkowo mamy życie, resisty, jakiś tam cold damage do ataków czy coś w tym stylu, więc też całkiem spoko. Ogólnie tak jak patrzycie na te itemy, na których się wzoruje, nie sugeruj się cenami. Ja po prostu mam dużo miejsca w tym quad tabie, dlatego wystawiam sobie bardzo często itemy z zawyżoną ceną. No ale jak coś się sprzeda, to jest fajnie. Jak się nie sprzedaje przez dłuższy czas, stopniowo zniżam cenę, w końcu się sprzeda. Więc czemu by nie? Nie wiem, co tu jeszcze mogę wam. Tutaj mam dużo amuletów, bo to na chaos recki, to tak przejrzę sobie, czym bym tutaj mógł wam ewentualnie. No tutaj jest rarity duże, więc tak jak mówię, jeżeli mamy już wykapowane resy, mamy dużo życia i tak dalej, to możemy się skupić właśnie albo na obrażeniach, albo na resistach. Jezu, nie na resistach, tylko na rarity, czyli na MF-ie. Tutaj również w amuletach może się trafić WED, czyli Elemental Damage w Attack Skills. To jest też bardzo istotna i dosyć kosztowna, że tak powiem, statystyka, jak taki amulet z 30-35% weda jeszcze ze życiem, resami, to może kosztować naprawdę kilka lub kilkanaście egzaltów, w zależności oczywiście od tego, jakie widełki nam się trafią, jakie będziemy mieć role w takim amulecie, czy też pierścieniu. Dlatego te opal ringi i steel ringi, które mają właśnie dużo physical damage'u oraz opale w tym przypadku, mają dużo elemental damage'u w implicicie, czyli nad kreską. Tutaj widzicie tu siła 18 dex, o siła dex plus 18, to nad kreską steel ring i opal ring mają physical i elemental damage odpowiednio i one same w sobie kosztują po około 20-25, może nawet 30 chaosów za biały pierścień z takim rolem właśnie. Czyli do tego jakby nam siadło przykładowo 80 life'a, 40 lightning resista, 35 cold resista. To mamy jeszcze dwa prefiksy i jeden sufiks otwarty, czyli jeszcze może nam na przykład wejść dodatkowo weapon elemental lub physical damage, w zależności od tego, który ring, jako prefiks. I jeszcze prefiks sufiks, czyli może być na przykład, nie wiem, rarity of items found, jedno i drugie, bo rarity może być i prefiksem, i sufiksem, jakby się dwa trafiły z dobrym rolem ponad 30%, to taki pierścień idzie za kilkanaście egzaltów na spokojnie. Więc to mniej więcej tak działa. I chyba tyle. Myślę, że mam nadzieję, że wytłumaczyłem wystarczająco dobrze. Jeżeli, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, bo mówię, bardzo długo schodziło mi w ogóle podejście do samego tematu nagrania tego materiału, gdyż po prostu nie do końca wiedziałem, jak się za niego zabrać, żeby to wam wytłumaczyć w taki sposób, by było to dla was zrozumiałe i żebyście wyciągnęli z tego jakieś korzyści, a nie że ja będę przez pół godziny gadał. Wy niewiele z tego zrozumiecie. Dostanę 20 łapek w dół pod filmem i tak naprawdę nikt się tematem nie zainteresuje. Dlatego mówię, no, jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli chcecie jeszcze czegoś więcej dowiedzieć, pytajcie, ja postaram się odpowiedzieć, bo tak naprawdę jest to bardzo obszerny temat, jeżeli chodzi o wycenę rzadkich przedmiotów. Są też jewele. O jewelach nie powiedziałem, a na jewelach można naprawdę sporo zarobić również. W przypadku jeweli, no to bardzo istotnym elementem jest posiadanie maximum life'a w takim jewelku. Głównie najczęściej w czerwonych się trafia max life, aczkolwiek w innych też są, w zielonych też może się trafić, w niebieskich, ale zdecydowanie rzadziej. Także w jewelach zazwyczaj skupiamy się na tym, by mieć duży damage, duże życie, czyli 7% najlepiej to jest max roll na jewel, tu jest piątka. I na tej lidze bardzo dobrze się sprzedają jewele, które mają minion damage w sobie.
jak macie życie, na przykład tu, gdybym miał 5, 7% max life i nie wiem, z 15% increase minion damage plus jeszcze jakieś, nie wiem, resisty i inne rzeczy, to na takich jewelach naprawdę można mega dużo zarobić, bo bardzo dużo ludzi gra w tym momencie pod właśnie pod miniony, pod RFA, czyli też jakieś burning damage, max life'y, fire damage, spell damage i tak dalej. Bo naprawdę masa ludzi gra na obecnej lidze pod RFA, czyli pod Radius Fire. U mnie w gildii chyba z 5, 10 albo nawet więcej osób samym RF-em gra, więc jest to bardzo duży procent obecnie grania postaciami pod RFA. Berserker, RF, tak chyba jakoś teraz się gra. Nie wiem, zauważyłem, że tak bardzo dużo ludzi gra. Także to by było na tyle z mojej strony, tak jak mówię. Jak macie pytania, śmiało, jakby jeżeli wam się ten poradnik podoba i dzięki niemu zyskacie troszeczkę więcej currency, bo będziecie wiedzieć, jak wyceniać itemki i chcielibyście jakieś inne poradniki również odnośnie POE zobaczyć na moim kanale, czegoś się dowiedzieć jeszcze, to piszcie w komentarzach, mówcie na streamach, jeżeli to się przyjmie, to będę starał się tak w miarę systematycznie, czyli powiedzmy w najgorszym wypadku raz w tygodniu nagrać jakiś poradnik dla was dotyczący POE of Exile. No i tyle, no. Mam nadzieję, że przynajmniej z 2% ludzi, którzy ten film obejrzą, dotrwają do końca. Wiem, że ja lubię się rozgadywać między przycinkami i to bez sensu trochę jest, bo filmy przez to są dłuższe, ale mam nadzieję, że przynajmniej tym 2% ludzi, którzy go obejrzą, się spodoba i będą chcieli więcej. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia na streamach, do zobaczenia w kolejnych materiałach na YouTubie. Hej, trzymajcie się, miłego dnia życzę, na razie.